Wszystkich z tej strony Tula i witam Was w serii Mody kontra Gra. I słuchajcie, teraz jeszcze szybciutko Wam powiem, bo tak jak widzieliście na początku, widzieliście zdjęcia niektórych z Was, zdjęcia widzów, którzy przerabiali simów, tych, których ja wcześniej przerabiałam. Słuchajcie, chyba tydzień temu wrzucałam posta na Facebooka, że tak sobie wymyśliłam, że jeśli tylko chcecie i macie ochotę, możecie przerabiać tych simów, których ja przerabiałam właśnie w serii Mody kontra Gra. To nie muszą być ostatni, obojętnie jacy, ale z tych, których ja robiłam, wszyscy są udostępnieni w galerii, więc możecie ich sobie pobierać. I właśnie tam zapytałam, czy chcielibyście coś takiego zrobić i spora większość była właśnie za, że i tak często przerabiacie tych simów, których ja przerabiam. Także ja bardzo chętnie pooglądam sobie zdjęcia, jak wy przerobiliście simów i porównam sobie do tych moich metamorfoz. Także myślę, że to jest fajny pomysł. Mówię też tutaj, bo wiem, że mała część osób śledzi mojego fanpage'a, dlatego mówię już tutaj teraz na początku, że wysyłajcie zdjęcia. Teraz wam wkleiłam zdjęcia osób, które przez ten tydzień przesyłały mi tych simów. I słuchajcie, przesyłajcie na maila. Mail jest oczywiście zawsze w opisie. Jest również w zakładce informacje na kanale, także tam szukajcie. A w tytule napiszcie Mody kontra Gra. I przesyłajcie simów tych, których ja robiłam. A ja oczywiście przed każdym odcinkiem będę wrzucała wasze zdjęcia. Oczywiście też napiszcie imię, jakie mam dodać. Bo jeśli nie będzie, to będę dodawała te, które są w mailu, tak? Także bardzo dziękuję wszystkim osobom, które do dzisiejszego dnia przesłały mi zdjęcia. Myślę, że dla Was to też będzie fajna zabawa pooglądać sobie, jak inni tworzą, nie tworzą, tylko przerabiają, zmieniają tych simów, których ja robiłam do tej pory. Także jeśli tylko macie ochotę, zapraszam Was serdecznie do zabawy. Zdjęcia wysyłajcie na mojego maila, tak jak mówię, będzie w opisie, jest również w zakładce informacje i w tytule Mody kontra Gra. Także dobrze, kochani. A dziś, jak widzicie, mamy Helenkę. Mamy Helenkę Przyzwaniec. To jest nastolatka, która wyskoczyła nam ze studni w serii Wyzwanie 100 dzieci Adama. Zdecydowana większość była za tym, żebym przerobiła tych nastolatków. Mamy jeszcze Ducha, którego też za chwilkę tutaj sobie wstawię, tylko że ja weszłam normalnie do rozgrywki. Oni jeszcze na świecie nigdzie nie mieszkają, bo to są, wiadomo, losowi simowy, których studnia nam wyrzuciła. Także jak już nasi nastolatkowie Maja, nie Maja, nie pamiętam jego na imię, no w każdym razie, jak nasi nastolatkowie, którym ci simowie się wylosowali ze studni, dorosną, bo są też jeszcze nastolatkami, ja ich wtedy wprowadzę do jednego domu, będą sobie razem mieszkać i postaramy się z nimi o dziecko, a też będzie miał wnuki, tak, na nich padło, bo wiecie co, teoretycznie tam, nie wiem, Marysia, Grzesiu to są dzieci od Elizy, ale i tak już Hania jest jakby uprzywilejowana, dlatego w sumie fajnie, że to są jacyś tam losowi z naszych dzieciaków, którzy akurat będą mieli wnuki, myślę, że to jest całkiem fajne.
Także tak, zaczniemy sobie właśnie od Helenki. I słuchajcie, to są niby nastolatkowie, ale ja będę ich zmieniała już jako dorosłych, więc ja nie będę dobierała ciuchów takich dla nastolatków w młodzieżowym stylu, tylko już dla dorosłych. Dlatego, że jak nasze dzieciaki w serii nam dorosną, ja tych też postarzę i już będą po prostu dorosłymi, tak, żeby byli w jednym wieku. Także miejcie to na uwadze, że tam nie piszcie, że ją postarzyłam czy coś, bo nie będę dobierała ciuchów dla nastolatków, tylko już dla dorosłych. Także pamiętajcie o tym. Dobrze, kochani. I ten odcinek powinien być dłuższy, bo dwóch simów będę robiła, tak? I od razu mówię, że nie wiem, czy podam wszystkie mody, no bo jest dwóch simów i to jest dużo więcej pracy, jakby nie było. Dlatego, jeśli wszystkich nie będzie, to znaczy, że nie znalazłam, ewentualnie jak coś to dodam później, może wy gdzieś coś znajdziecie, no zobaczymy w każdym razie. Słuchajcie, ja zdejmę od razu jej wszystko to, co ona ma na sobie, bo ciężko tutaj nawet się jej tak bliżej przyjrzeć, tak? Z twarzyczki jest bardzo ładna, słuchajcie. Bardzo ładna, ładny ma profil, no tylko te siwe włosy, ale jest czarnoskóra, tak, ciemnoskóra, dobrze, bo później znowu będzie ciemnoskóra, ale bardzo ciemną skórę. Tak wyglądała wcześniej, proszę bardzo. To, co wyskoczyła, to naprawdę kokardki, kapelusze, wszystko, co tylko się da. Tak wygląda. No i zobaczcie, ma spory brzuszek, bo tutaj figurkę ma śliczną, ma piękne nogi, zobaczcie, jakie ma ładne, zgrabne nogi, ramionka, tylko ma brzuszek. Także taką ma figurę i to na pewno nie będzie łatwe. Zdejmijmy. Zobaczcie. Widzicie? Tutaj wszystko super, no tylko ma brzuszek. Trzeba, moja droga, poćwiczyć brzuszki i będzie wszystko okej. No. Słuchaj, to tak dziwnie, nie? Że przytułuje się akurat tylko na brzuchu. No ale dobra, tak wygląda, słuchajcie, więc no nie będzie łatwo. Na pewno nie będzie łatwo. Bo gdyby jeszcze cała była taka, wiecie, przy kości, to łatwiej by się robiło. A ona ma tylko ten brzuch i on będzie wszędzie... Dobra, no nic. Oficjalny, tak, w oficjalnym bardzo ładnie wygląda, proszę bardzo. No, sportowo to poszalała nam dziewczyna, zobaczcie. Wiecie co, zdejmę jej to, bo i tak będę to zdejmować. Dobra. Tak, te buty do tej koszulki są idealne, nie uważać. Tutaj to po prostu przeszła Helena samą siebie. Helena, kobieto! Naprawdę, tak się ubrałaś? Masakra, słuchajcie. Dobra, no nie wnikaj, jeszcze kapcie ma do tego. I strój kąpielowy, okej. Tak, tutaj ma sukieneczkę, no tutaj bardzo ładnie wygląda. Chyba najfajniejszy strój ze wszystkich, bo taki normalny. Tak. I zobaczcie już, jak przechodzą włosy przez piersi, nie? Czyli dłuższe włosy raczej nie bardzo wchodzą w grę. I na basen, tak. Także tak wygląda nasza Helenka. Tak jak mówię, no nie będzie łatwo, na pewno. Ale dobrze, ja biorę się do pracy i za chwilkę, dla mnie na pewno długą, dla was króciutką, do was wracam.
No i dobrze, kochani, ja już jestem. Nie ukrywam, że miałam sporo problemów z tą simką, bo tak jak mówiłam, no ten brzuszek nie jest zbyt łatwy. A no mody są, mają takie kształt, jakie mają, tak? No to powinno być luźne i to by i tak tu nie odstawało, wiadomo. Także no, starałam się jak mogłam. Także tak wygląda nasza Helenka, proszę bardzo. Uważam, że jest śliczna i gdzieś ostatnio tą fryzurę znalazłam i tak mi do niej pasuje. Zobaczcie, no wygląda genialnie, naprawdę. Tak wyglądała wcześniej. A wiecie co, ja tutaj może też je to zdejmę, bo to tak bez sensu porównywać z tymi dziwnymi rzeczami na głowie, prawda? Żeby tego nie było, tak? Tak, także tak wyglądała wcześniej, proszę bardzo. A tak wygląda teraz. Myślę, że wygląda fajnie. I tak jak mówiłam, pamiętajcie, że ja robiłam dorosłą. Robiłam dorosłą, nie nastolatkę, bo po prostu już pod kątem jakby ich przyszłego życia, tak? No bo nie będę później drugi raz ich zmieniać, więc wy odbierajcie Helenę jako dorosłą. O, może tak. Więc tak wygląda, proszę bardzo. Ma genialne spodnie, bo ona ma bardzo zgrabne nogi i takie w kwiatki, jest to świetny akcent i tak ją ożywia. Powiem wam, że ma jeszcze straszny problem z ustami, bo ona ma takie z gry normalnie bardzo ciemne, brązowe. I powiem wam, że no ciężko było cokolwiek jej tutaj dać, bo we wszystkich takie były wymalowane po prostu, takie nie wiem jak to, sztuczne bardzo. I no i musiałam dać z tych pomadek, dlatego że to były jedyne takie najładniejsze, które do niej pasowały, ale no cała reszta to po prostu masakra, powiem wam. Wszystko wyglądało takie, wiecie, no pokażę wam, o, zobaczcie. Nawet te, które ja uwielbiam, no takie są, wiecie, no, no nieładnie to wygląda, zobaczcie. Wszystko po prostu, o, takie namalowane, no zobaczcie, no i absolutnie nic mi tutaj do niej nie pasuje. Dlatego też miałam z tym duży problem. Nie mam takich pomadek do takiej ciemnej skóry, tak? Dlatego tak i da, ale ja i tak uważam, że wygląda przepięknie, jest bardzo, bardzo ładna. I ta fryzura jest super, bardzo mi do niej pasuje, naprawdę. Ma bardzo ciemną tą skórę, nie jestem tak przyzwyczajona, wiecie, ja absolutnie nic nie mam do czarnej skóry, żeby nie było tu jakichś takich, wiecie, podtekstów, absolutnie. Ale no, nie mam takich symów w grze, tak? I ona tak jakoś ciemno mi we wszystkim wygląda. No ale, tak wygląda w stroju codziennym. Oficjalny, proszę bardzo, to jest jej strój oficjalny, myślę, że pięknie wygląda, bardzo oficjalnie. No tutaj jest taki, wiecie, no akcent, że troszeczkę jej piersi widać. No tak to jest zrobione, ale myślę, że wygląda bardzo ładnie. I tutaj ma taką pomadkę i tak jej dawałam jako naturalne, bo no bo tak jak widzieliście, no żadne pomadki nie pasują. Także tak wygląda w stroju oficjalnym, sportowym ma po prostu dłuższą koszulkę. Spodenki i trampki, proszę bardzo. Fajnie wygląda. Do snu. Do snu ma po prostu zwykłą koszulkę, taką dłuższą. I słuchajcie, tutaj butów nie ma. Bo ja mam błąd z takimi jednymi butami. Muszę je w ogóle usunąć, bo jak chciałam je zdjąć, to mi się cały czas pojawiają po prostu te buty. Zobaczcie, o, te. No i po prostu dałam jej cokolwiek, ale generalnie ona tutaj butów nie ma, no po prostu, żeby nie wyglądała w takich, no bo w takich to już jak ona wygląda, zobaczcie. To jest jakiś błąd, mam, muszę usunąć te buty. Butów nie ma, także mam po prostu zwyczajną taką dłuższą koszulkę do snu. Imprezowo, tak, imprezowo wygląda super. Tutaj troszeczkę te rękawki przechodzą, no ale tak są zrobione te mody sztywno, a chciałam, żeby miała trochę dłuższą tutaj koszulkę. I po prostu tak to zostawiłam. No to ma kurteczkę, to jest od Marigold, zrobiona na takim tym sztywnym meszu, ale to jest normalna, rozpięta, krótsza kurtka, po prostu, tak na to patrzcie. Do tego ma dżinsy i buty, które właśnie gdzieś ostatnio znalazłam i są mega, bardzo mi się podobają, także tak wygląda, proszę bardzo, myślę, że wygląda super. No i do pływania dałam ten taki kostium, zawsze mi daje, ten kostium daje takim troszeczkę grubszym simkom. No ona, mówię, nie jest tylko ten brzuch, no. A tak, to ma bardzo ładną figurę, zobaczcie. I dała mi okulary. Tak, a co? Niech ma kobieta, zobaczcie. Także, no, tak wygląda nasza Helena. Mi bardzo się podoba, myślę, że wygląda całkiem fajnie. I tak jak mówię, to jest dorosła. Ja ją robiłam na dorosłą. Także tak wygląda teraz, tak wyglądała wcześniej. Proszę bardzo. No i cóż, kochani, ja teraz wejdę sobie do tego naszego ducha. I za chwilkę jego będziemy zmieniać, także zaraz do was wracam. Dobrze, kochani, mamy naszego
Antoniego Mazura. Tak, proszę bardzo, tak wygląda. Oni obydwoje jakoś tak staro wyglądają. To są niby nastolatkowie, ale oni już jakby od początku starzej wyglądają, więc tym bardziej robię ich na dorosłych. Pamiętajcie cały czas o tym. No, także tak wygląda nasz Antoni, proszę bardzo. No, on jest cały taki zdecydowanie przy kości. No i ten brzuszek znowu. I w ogóle, no ciężko będzie. Kurczę, no, jacy trudni smugę. No ale cóż, jakoś musimy ich tutaj, wiecie, odpicować dla naszych simów od Adasia. Także tak wygląda nasz Antoni. To jest jego strój codzienny. Jest duchem. I słuchajcie, później w rozgrywce ja go będę musiała oczywiście ożywić, bo, no, bo chcę, żeby mieli dzieci i tak dalej, ale no na razie go robię jako ducha po prostu. Oficjalny, proszę bardzo. Sportowy, tak. W pięknej czapeczce. No do snu, mój drogi, to ty wyglądasz bosko. Zdejmij ten kapelusz. Tak, no ta koszulka zdecydowanie ci nie pasuje, bo jeszcze bardziej uwydatnia twój brzuszek. O, no, tu jeszcze wygląda całkiem fajnie. Imprezowo i... no, i na basen, proszę bardzo. A zdejmij mi tą koszulkę, zobaczmy. Proszę, jakie mam wałeczki. Haha, nigdy tak jakoś się nie przyglądałam. No proszę. Także, no, tak wygląda nasz Antoni. No i cóż, kolejny trudny sim do przeróbki, no ale zrobię co mogę. Także za chwilkę do was wracam. Dobrze, kochani, no to jesteśmy, słuchajcie, tak wygląda Antoni, słuchajcie, żadna fryzura do niego nie pasuje, absolutnie żadna, nie wiem jaką dać, w żadnej mi się nie podoba, po prostu w żadnej, naprawdę, dałam mu taką, bo jeszcze tak w miarę według mnie wygląda, ale żadna mi się nie podoba, w żadnej dobrze nie wygląda, może tak, no tak wyglądał, wcześniej zdjęłam mu okulary, bo one jeszcze bardziej go tak postarzają. I zdjęłam okulary i zmieniłam troszeczkę zarost brwi. On w ogóle taki trochę, wiecie co, taki jak Japończyk, taki ma troszeczkę oczy, nie? Takie skośne.
No, ale tak wygląda. Dałam mu, słuchajcie, normalną czarną koszulkę. No, figurę ma trudną do ubrania. Także normalną po prostu koszulkę, jeansy i buty. Wszędzie mu dawałam buty. Pomimo, że on jest teraz duchem, tego nie widać, ale no jak go ożywię, to będzie widać, więc już buty mu wszędzie dawałam. Także tutaj ma trampki. Tak, to jest oficjalny. Nie mogę się powstrzymać, bo ostatnio znalazłam właśnie te marynarki z tymi koszulkami i po prostu są boskie i tu jest małpa, ale no to jest tak fajne, że nie mogłam się oprzeć, musiałam mu dać tą małpę, bo wygląda genialnie. No i do tego spodnie i buty. Tak, w sportowym ma po prostu taką koszulkę bez ramion i dresy zwykłe, proste, no bo co mam mu dać, i tam ma trampki. No i do snu ma po prostu gatki i koszulkę, tak, no bo też co ja mam mu tutaj dać, słuchajcie, no nie jest łatwo. No, na imprezę też dałam po prostu zwykłą koszulę z koszulką i jeansy do tego, przez to niego brzusio, wszystko, we wszystkim nie wygląda zbyt dobrze, ale myślę, że w tej koszuli wygląda całkiem fajnie. No i na basen ma po prostu jakieś spodenki, no już mu koszulki tutaj nie dawałam, no bo przecież nie będzie w koszulce pływał, bez przesady. No, także tak wygląda nasz Antonio, tutaj poszło mi dużo szybciej, zresztą jak zawsze z facetami jest dużo szybciej. Także cóż, no tak wygląda Antoni, no starałam się jak mogłam, choć nie było łatwo i mówię, żadna fryzura mi nie pasuje i myślę, że w tej jeszcze wygląda całkiem, całkiem fajnie. No, tak wygląda wcześniej, no myślę, że mimo wszystko wygląda dużo lepiej. Także cóż, kochani, ja już powoli będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że nasi simowie ze studni wam się podobają, że wyglądają lepiej niż wcześniej. Wy oczywiście, jeśli chcecie, możecie zrobić tych simów, a być może, słuchajcie, któraś z waszych przeróbek tak mi się spodoba, że zmienię ich tak, jak wy zrobiliście, słuchajcie, bo wiecie, ja jestem jedna, a was jest tysiące, macie milion pomysłów, także jeśli tylko macie ochotę, przesyłajcie zdjęcia, czy tych simów, których dzisiaj robiłam, czy jakichś wcześniejszych, jakich tylko macie ochotę, przesyłacie na mojego maila, a w tytule napiszcie mody kontra gra. Także cóż, kochani, na dziś ja się już z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!